Gedzio, a ja zamawiam nam jedzonko, bo nikomu nie chciało się gotować. Emcia z momentu to wróciła, to nie chce ze mną zjeść, co bardzo się cieszę, tak bardzo się cieszę. That's right! Matylda mi mówi, że byliśmy kiedyś na takim Ferris Wheel i to prawda. Tutaj byliśmy w królicznach. Tak? Fajnie! Tutaj mamcia skacze na skakance. So, chcieliśmy dodać coś fajnego, jeśli chodzi o walentynki, Valentine's Day. I pomyślałam, że będzie fajnie, jak opowiemy, jak walentynki wyglądały w Stanach i w Kanadzie. Hello! Oh my girl! Hello! Hi! Hello! Oh! Emcia, od momentu co wróciłam, to nie chce ze mnie zejść, co bardzo się cieszę, tak bardzo się cieszę. I mnie głaszcze. We give each other kisses. Matylda zrobiła sobie piękny naszyjnik walentynkowy, tak? Znaczy to jest od mojego pokoju, bo musiałam, żeby to założyć. Wiesz co? Emcia sobie zrobiła lizaka dzisiaj w żłobku, tak? Ale no, to trzymy. Jest dla mamusi, a tatusia. Wiesz co? Ale Emma to zrobiła. Proszę? Emma to zrobiła, tak? To jest Emcia, tak. A może liście w tatą zabawę się bawi? Ilusiu? Pierwsza rzecz na głowę. Ilusiu, tutaj trzeba po prostu klejem przykleić. O, i będzie wszystko w porządku. Wiem. No. Masz na górze klej. Ja? Dziewczynki dostały swoje koszyczki walentynkowe. Mamusia, ciocia. To jest taka bomba, wiesz? Dzisiaj możemy skorzystać i puzzle takie księżniczkowe i to na dance class. Moja koleżanka ma taką bluzę. No widzisz, twoja koleżanka ma taką bluzę. I takie spodnie też? Tak. Yes, Nie ma tady spodnie, tylko tatą bluzę. Aha. Tylko żebyś takie coś dasz. Twoja Pepa! Mamusia, chcesz zmienić na tą dziadek! Rozmawialiśmy właśnie z Florydą i Floryda zamówiła coś do nas do domu i z tym były bubble wrap i się bawimy. Emcia ma swój Peppa Baby i Ula i Matylda składają puzzle. Tak? Tak. Good job. A ja zamawiam nam jedzonko, bo nikomu nie chciało się gotować. I będzie dzisiaj indyjskie jedzonko. Tak? Tak. Super. Ja siedzę z wami na premierze. W ogóle uwielbiam te premiery, bo można od razu, można z wami porozmawiać i to jest super. Dzisiaj jeszcze się umówiłam z panem, z tym hard drive'em, żeby zobaczyć co i jak. Ale dopiero po 20 trzymajcie kciuki, żeby się udało, bo ja nie wiem, co się tam dzieje. No i co? Wszystko. Wszystko. Czekamy na jedzonko. Tak? No widzicie, tutaj właśnie jemy kolację. Dziewczynki, mizerię z kotletem. Mamusia, ja będę miała pojutro, mój bal. Tak? Fajnie tak, będzie. To będę mogła w to się ubierać. No, albo brał myślałam, nie? Nie. W to. Nie, będę myślał mini. Dobrze. No, a tu jest nasza Emcia, która wcina, tak? Dobre? Dobra, słuchajcie, czas na nowy kubek. To jest kubek Dresden. Drezno. Dres, yes. Ja. That's right. Matylda mi mówi, że byliśmy kiedyś na takim Ferris Wheel i to prawda. W Disneyland Paris byliśmy na czymś takim. Wszystko tutaj widzieliśmy, co jest na tym kubku i teraz czas... Wszystko nie widzieliśmy. Ja nie widziałam. Tak? A większość widzieliśmy. Emcia sobie coś włącza. O, Matylda jeszcze nie widziała kubeczka.
I gdzie chowamy, John? Gdzie wstawiamy? You can decide, but... Ja chyba so będzie musiała być... Tutaj, no. Nie, tutaj damy. Chyba czas te stare dać na górę i tutaj tylko nowe mieć, nie? No. I tutaj chciałam wam pokazać, jaki piękny teatrzek Ula i Roman stworzyli dla dziewczynek. Piękny! I będziemy robić dzisiaj. Tak? Dzisiaj byliśmy w tylu licztach. Tak? Fajnie! Tutaj mamcia skacze na skakancie. Za krótkiej, za małej. Tak. Muszę się kurczyć. Ale okej. Okay. Cieszę się, mamcia, że tak się dobrze bawisz z dziewczynkami. Tą bluzkę? Kto? Victoria. Dzisiaj miała tatę tolczyki. Wow, cool. O, właśnie o tacie. Musimy trochę do tyłu. Dobra, słuchajcie. Szybka akcja. Bo ja mam dzisiaj i ostatnio bardzo słabą rzecz, jeśli chodzi... Pech, jeśli chodzi o technologię i wszystko na karcie mi się, bardzo dużo rzeczy na karcie pamięci, tym razem nie związane z hard drive, tylko z kartą, mi się wymazało. Co? Chcieliśmy dodać coś fajnego, jeśli chodzi o walentynki, Valentine's Day, i pomyślałam, że będzie fajnie, jak opowiemy, jak walentynki wyglądały w Stanach i w Kanadzie. I też myślałam, że może opowiemy nasze jakieś ulubione walentynki, nie wiem, czy masz takie, czy nie. No i tak pomyślałam, że to będzie ciekawe dla was. To może opowiedz, John, jak walentynki wyglądały w Stanach, jeśli chodzi o... like w elementary school, jak jest dla młodych. Okej. Okay. No. No, zawsze był taki specjalny dzień w szkole. Musieliśmy kupić takie kartki, które mieli twój najulubiony bajki, więc były bardziej dla dziewczynki, bardziej dla chłopczy, ale kupisz tego i potem dla wszystkie dzieci, które są w twojej grupie w szkole, w klasie, tak napiszesz dla Ani i cokolwiek chcesz, tak ha ha ha, czy coś bardziej słodsze, i zawsze były takie momenty, gdzie każdy staje, każdy ma swoje biurko lub pudełko i każdy rzuca walentynki, cukierki, słodycze. Więc taka zabawa, że to nie był prawdziwy dzień, że musieliśmy czegoś się nauczyć. Teraz powiem coś, jak za moich czasów to nie było, że każdy dostaje od każdego w klasie. Teraz to jest normalne. Nie musiałeś, tak, tak, oczywiście. Ja pamiętam, że zawsze się, nie wiem czy ty, ja się zawsze bałam, że nie będę miała w ogóle. Kto ma najwięcej, najmniej. Kto najwięcej, najmniej, i to było mega stresujące. Nauczycielka zawsze dała chyba do wszystkich. No, ale po prostu zawsze się tak stresowałam, żeby nie mieć nie wiem. Ja chyba tylko chciałam cukierki, więc... Aha, u nas nie było cukierek, tylko i właśnie te kartki są różne motywy, co mówiłeś, mm-hmm. że były Barbie, były Batman. Spider-Man, Batman, były My Little Pony, były różne motywy. I teraz jak widziałam te kartki, widziałeś ostatnio, są like high class, like jak ja kupowałam, to były takie karteczki, tylko było miejsce na imię, nazwisko, mm-hmm. czasami tam był jakiś żarcik czy coś takiego. No i też pamiętam w podstawówce robiliśmy takie skrzynki, żeby móc to wsadzić, takie, mm-hmm, no to pamiętam. I też często u mnie były jakieś walentynkowe jakaś parada, like, tak jak na Halloween są te... Chyba taniec mieliśmy w szkole. Albo tańce, no to też pamiętam. A w liceum? Mieliście coś w liceum? Mieliśmy tak, że mogłeś zapłacić, żeby jakiś list pójdzie do kogoś, więc musisz napisać ich harmonogram, gdzie będą o 12 na przykład, i ktoś w szkole wyśli kwiat lub kartkę, yeah. I te pieniądze poszły do coś dobrego, albo żeby na pomóc, dobry cel, no, tak, no. Albo żeby pomóc szkoły. Więc była taka inna zabawa, to nie zajmiało dużo czasu, bo no, tam musieliśmy
się uczyć, ale jeszcze coś tam dodatkowe, że to nie... Nie tak jak w podstawówce. No, bo to nie był nudny dzień. Nie, dla mnie to było, bo ja byłam w samorządzie w liceum, hashtag nerd, i co my wymyśliliśmy w jednym roku, to jest robiliśmy takie love quizzes, że każdy w szkole wypełnił taki online, nie online, bo to było jeszcze trochę przed tym, kiedy wszyscy byli online, to było przed Facebookiem, tak, taka stara jestem, ale był taki quiz, który każdy zrobił na takim, gdzie tylko są te bąbelki do wypełnienia, like a multiple choice. No i potem na walentynkach rozdawaliśmy wyniki, ale też mieliśmy te takie heartograms, to nazwaliśmy, coś takiego, i można było właśnie zapłacić, żeby twój ukochany, czy ktoś tam dostał kwiatek. No i też my mieliśmy like, takie lockers, takie, nie wiem, pojemniki w szkole, takie w typowych amerykańskich filmach. No i zawsze tam jak ktoś miał chłopaka, czy ten, to dekorowali ten locker. I pamiętam, sorry John, że powiem o tym, ale mój chłopak z liceum, przez to, że miałam urodzinę latem, gdzie nie jesteśmy w szkole, to on mi dekorował, bo chodziliśmy razem przez dwa walentynki, to on na walentynki zawsze dekorował mi mój locker. It was super cute, naprawdę. To było w liceum, to było takie romantyczne, pamiętam, jaka taka byłam, że to jest super cute. Głupi, ale ten. A też w tym czasie znowu wszystko, co było sprzedawane przez Student Council w tym czasie na walentynki, to cel był albo na kolejne tańce, czy właśnie takie rzeczy w liceum, lub na jakiś cel charytatywny. No, to było fajne. No, a potem? No, byłem singlem, więc tylko pamiętam, o czym ludzie mówili. Już na studiach nic nie było zorganizowane, ale zawsze jakiś film romantyczny był w kinach. Nawet chyba teraz tak jest i chyba też w Polsce, więc były rozmowy, czy idziesz, czy nie, z kim idziesz. Chyba Twilight. A. Zmierz? Zmierz? Kiedy byłem studentem, pamiętam. Nie wiem, czy to były luty, ale pamiętam, że były takie rozmowy. A, idziemy, każdy facet, o Boże, po co? Więc takie momenty pamiętam. A mamy jakieś super romantyczne z naszych, jak my zaczęliśmy randkować na walentynki? Na luty pamiętam, najlepszy film był Deadpool. O, ja byliśmy na walentynki na Deadpool. To nie wiem, czy to jest też takie romantyczne. My nie jesteśmy za bardzo tacy romantyczni, nie? Czy jesteśmy? Ja kupiłem ci kwiatki z Lego. That's cute. A, John mi kupił kwiatki z Lego, takie tulipany mieliśmy. My mieliśmy we dwójkę to ułożyć, ale Matylda zobaczyła i chciała. So that didn't work out. Ale bardzo ładne, thank you. Nie, ale tak, my nie jesteśmy za bardzo tacy... Kto jest bardziej romantyczny, ty czy ja? Ja. John jest bardzo romantyczny. Ja jakoś nie jestem. Thank you for that. That's nice. Dobra, kochani, jak macie pytania, jeśli chodzi o walentynki w Stanach czy w Kanadzie? Myślę, że tutaj to są bardzo podobne. Już teraz tak. No, że ten, to dajcie znać w komentarzach poniżej. My postaramy się odpowiedzieć. Jak ten filmik wam się podobał walentynkowy, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i walentynkowy John. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! To jest super cute. What? I'll let you rock it.